Jeszcze kilka miesięcy temu spekulowano na temat przyszłości Marty Manowskiej w Telewizji Polskiej. Miało to związek z ówczesnymi zmianami w stacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że pozycja prezenterki jest niezagrożona. Marta Manowska za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się z fanami dobrą wiadomością. Marta Manowska, znana prezenterka telewizyjna, od lat przyciąga uwagę widzów i zdobywa ich serca swoją charyzmą i naturalnością. Popularność zyskała głównie dzięki roli prowadzącej w programie Rolnik szuka żony, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością na antenie Telewizji Polskiej. Jednakże to nie jedyny program, w którym możemy podziwiać tę prezenterkę. Od 2019 roku Marta Manowska jest także gospodynią dwóch innych, bardzo lubianych produkcji telewizyjnych, Sanatorium Miłości oraz The Voice Senior. Jednak w obliczu styczniowych zmian w Telewizji Polskiej jej przyszłość w stacji nie była pewna. Nie czuję lęku, ja zawsze uważam, że zmiana to jest szansa, więc dwutorowo podchodzę do tego tematu. Bardzo cenię sobie te programy i bardzo chciałabym robić je dalej, bo wszystko to, co robię, mnie wzbogaca. Natomiast znam swój potencjał i bardzo chcę go wykorzystywać, powiedziała Marta Manowska w rozmowie z Plejadą. Marta Manowska podzieliła się dobrymi wieściami. To zaczęliśmy szóste teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Marta Manowska podzieliła się z fanami dobrą wiadomością. Okazuje się, że kobieta poprowadzi kolejną edycję The Voice Senior, to zaczęliśmy 6, dla mnie 5, edycję The Voice Senioru i to z wysokiego C. W bardzo ważnym dla mnie miejscu. Kocham energię tych ludzi. Do zobaczenia niebawem na antenie, napisała na swoim Instagramie Marta Manowska. Za reakcję sympatyków programu nie trzeba było długo czekać. W licznych komentarzach wyrazili oni swój zachwyt. Ale się cieszę, mega, że to pani będzie prowadzić, ale się cieszę, że pani wróciła. Najlepsza prowadząca, cudownie, że będziesz, to wspaniale kochana Marto, czat, czytamy. Z medialnych doniesień wynika, że w nadchodzącej edycji The Voice Senior nie zobaczymy u boku Marty Manowskiej dobrze znanego wszystkim Rafała Brzozowskiego. Jego miejsce ma zająć Robert Stockinger.